Musisz się zaopiekować rowerem, no. Musisz mu pokazać, że go kochasz i on wtedy ci się to odwzajemni. Powiedziałem. Nie, dawno tu nie jechałem. Siemano, witam was w kolejnym odcinku w to jakże przepiękne popołudnie. Dzisiaj mam dla was bardzo ważną informację, bo to właśnie dzisiaj po raz pierwszy oficjalnie dowiecie się, co takiego dla was planowaliśmy przez tyle czasu. Dzisiaj oczywiście wlatuje ten kask, bardziej endurowy, bo jest naprawdę mega gorąco. I tak jak widzicie, mam teraz taką półeczkę w ogóle na kaski i ciuchy. Sobie trochę tu ogarnąłem. Napompujemy koła w treku, przebierzemy ciuchy i wlatujecie teraz na kask. Korzystając z tego, że czekam na Bartka, który za chwilę przejdzie swoim nowym nabytkiem, to zapraszam was na tego Instagrama tutaj, bo właśnie wleciały tam ostatnio posty, które leciutko, tak wiecie, zdradzały, co na was czeka po dzisiejszym filmie, a w dalszej części filmu dowiecie się, co takiego dla was przygotowaliśmy w tym projekcie. Witam! Gdzie zostawiłeś Rockridera? Dam cię. Oxfelo? Ja tu już widziałem w internetach ten rower. Dzisiaj będziemy testować. Tak. Na Marmoncie szczególnie. Podwyższyłem, że wiesz, do bar spinów się uczyć, że się złapać kolanami. Tutaj trochę klamkę dowadzi do środka, żeby tu mieć więcej miejsca. A zakręć. Na łapanie baru. Uj! Chyba. Widziałeś jaki? Metro 54. Tak się nazywa ten wagon. Coś taki ma numer. Wszystko się układa dzisiaj pomyślnie. A few moments later. Już upominam kolegę, spokojnie. Bartek, zejdź z roweru. Nie prowokuj panów policjantów. Ale jak się spojrzał. Mówię ci, ten dzień jest naprawdę bardzo dobry. Nowy rower, pan policjant przyjazny. Bartek, miałeś nie jeździć. Na Rockriderze jakoś tak wyżej skakałeś, odważniej. Musimy jechać za Arkadią jeszcze cały czas prosto przez ten most i tak dalej. Nie wiem, to w prawo się jedzie? Chyba tak. Nie, dawno tu nie jechałem. Wow, ty! Kurna, na Rockriderze to tak ci nie wychodziło. Wow. No bo już masz, wiesz, wyuczony masz ruch. Na Rockriderze to teraz ci lepiej wychodzi. To jest jeszcze mniejsze, więc na tym jest. To dawaj, jak masz taką kanapę i masz dobrze dopasowane siódełko, to dawaj bar spina spróbuj zakręcić. Nie, właśnie. Dawaj. A na tej łodzi jest jakiś basen z gąbkami? Jest. To właśnie tam chcesz nauczyć bar spinu. No a to tak na ziemi spróbuj. Na przykład jak tutaj wyląduję z takim kołem, to będzie po kole. Nie. No i teraz zahaczyłem o nogę, bo tak sobie mocno w palce, że aż mi wykrzywiło i spadła noga z pedału. Szkoda mi tego roweru, że tak nim rzucę. Boję się. Prawie. Korzystając z tej pięknej scenerii, mogę wam wreszcie pokazać nowy rower Bartka, jakim jest Oxfeld Flag. Marka Oxfeld to marka polska. Jest to rowerek z amortyzatorem RST Dirt z wagą 32 mm, ze skokiem 100 mm. Jedyne co się Bartkowi nie podoba, to te korby BMX-owe, stalowe, które będzie miał chęć zmienić. Ale fajne jest to, że mamy plastikowe pedały, które redukują wagę, ale mamy wkręcane i wymienne piny. Na początku zdziwiło mnie też bardzo to siodełko, które jest dość duże, tak jak widać z góry, ale naprawdę jest mega mięciutkie i mega wygodne. Tak jak widzieliście, Bartkowi mega fajnie tutaj siadają barspiny, bo można je wygodnie złapać. Co prawda przydałby się jakiś tutaj papier ścierny albo coś innego, żeby się nie wyślizgiwały, ale jest mega fajne właśnie do łapania barów, do łapania siodełka właśnie kolanami. Z takich minusów to muszę przyznać, że jest bardzo cienka warstwa tutaj lakieru i trzeba było zastosować Bartkową metodę, czyli plaster po prostu przeźroczysty, taśmę przeźroczystą, żeby linki nie obcierały tutaj o po prostu ramę. Myślę, że jest to spoko wybór dla osoby, która chce coś nowego,
i w miarę taniego, no bo jest to jednak wirtówka za niedużą kwotę. Można kupić, wiadomo, tutaj rower używany na innym osprzęcie, trochę starszym, jakiegoś Dartmoora albo Nessa, ale jeżeli ktoś właśnie chce mieć gwarancję, chce mieć nowe części, jak Bartek, to myślę, że jest to spoko wybór. No zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że jak na rower za taką kasę jest ok. Dajcie znać w komentarzach. I to nie jest żadna reklama, także pamiętajcie. Naram się, że jeszcze raz spróbuję i dalej nie chcę. Ty, no prawie złapałem, bo złapałem palcami, ale nie zacisnąłem ręki. No, ale powiem ci, że to było fajne, szkoda tylko, że odjechał rower. No właśnie, kurwa, jak te wszystkie fejle mówię. Teraz to mi otrzepuj. Pewnie znowu biała koszulka i będzie cała czarna. No trochę, bo jesteś mokry. Jak ci wyschnie, to się otrzepię bardziej. Musisz się zaopiekować rowerem, no. Musisz mu pokazać, że go kochasz i on wtedy ci się to odwzajemni. No, nawet nie mogę kasku na nim wieszać, od tego tu się kiera. Ale tak, bo on mi tak okazywał uczucia. To było piękne. Trzeba coś zasłużyć. Dobrze, dobrze. No zostaw to! Oh Lord, they've been watching me like a thief in the night. They've been watching me like a thief in the night time. Patrzcie państwo, wirt dodaje umiejętności. Potwierdzisz? Potwierdzam. That's when I had realized. I had realized the whole time I was right. Cups with the ice. With the Sprite, yeah. And you know my niggas, yeah, they motherfucking high, yeah. High, yeah. I'm so motherfucking high, yeah. Ja pierwszy wskoczyłem. Tym razem ja pierwszy wskoczyłem. Weź go popchnij, ja ci pomogę. Proszę państwa, Adrian właśnie powierzył mi swój rower, bo bardzo wygodnie mi się na nim jeździ po skateparku. Muszę przyznać, że nawet lepiej niż na treku. Dlatego dał mi go i każe zrobić bar spina. Tylko problem jest taki, że ja nie umiem bar spina nawet na flacie. Trochę się cykam, ale skoro proponuję, no to trzeba spróbować. No ale co z tego, jak nie złapałem? No ale znowu rzuciłem, tak. To było takie paniczne, takie wiesz. Adrian chyba nie do końca wie, co robi, dając mi swój rower, bo ja nie boję się rzucić tą kierownicą. Boję się po prostu właśnie o jego rower, bo to jednak nie jest mój rower. I co dziwniejsze, to jakoś tak lepiej mi się nawet kręci lewą ręką tego bar spina. Ło! Mój palec, w sprychę się uderzyłem. Ło! Dobra, koniec! Tylko pedały! Dobra, bo popsuję ci rower. Nie będę ukrywał, ale naprawdę bardzo się cieszę, że wreszcie mogę wam się pochwalić tym, nad czym tak bardzo długo pracowaliśmy. Bo nasza ekipa techniczna przygotowała dla was w tym roku sklep internetowy, tak jak część z was już potrafiła zgadnąć po pierwszych relacjach na Instagramie. Oferta jest naprawdę bardzo szeroka, cały czas dodajemy różne produkty i wiecie, dopracowywujemy ostatnie szczegóły, także cały czas coś tam jeszcze nowego wpada. W opisie macie link do sklepu, do strony www.54bike.pl. Znajdziecie tam naprawdę mnóstwo artykułów, zaczynając od dętek, przez kosmetyki rowerowe, ochraniacze, kaski, całe rowery i to nawet elektryczne. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę każdy z was znajdzie tam coś dla siebie, bo oferta jest bardzo szeroka. Zresztą też cały czas się powiększa. Często pytałem się was w komentarzach, czego potrzebujecie w rowerze, dlatego postaraliśmy się zebrać jak najwięcej tam rzeczy i cały czas dodajemy wszystko, żebyście mieli tam jak najwięcej rzeczy właśnie specjalnie dla siebie, do swojego roweru. No i przede wszystkim, żebyście mieli, wiecie, co założyć na głowę, jakie ochraniacze kupić, rękawiczki, nakolanniki. Także po filmie wpadajcie do opisu, obczajcie sobie nasz sklep i po prostu korzystajcie, bo jest to stworzone dla was. Widzimy się w kolejnym odcinku. Yo!